17 minut, wybije godzina 21, to Radio M Kielce, Korona Kielce i Chrobry Głogów. Wielkie emocje przed nami, przenosimy się na Suzuki Arenę, pełen stadion ludzi, a tam na miejscu są już Krzysztof Kiercz, piłkarz Korony i Mateusz Żelazny, Radio M Kielce. To oni komentują dla Was to dzisiejsze spotkanie. I mam nadzieję, że wszyscy to spotkanie bardzo dobrze zapamiętamy. Wyobraźcie sobie, jak niesamowitą rzeczą jest piłka nożna, jak niesamowicie prozaiczną może być, jeżeli pomyślimy sobie, że oto na wylanym prostokącie z betonu dzisiaj zasiada 15 tysięcy ludzi po to, żeby obejrzeć 22 ludzi biegających po trawie, która jest umiejscowiona w środku tego prostokątu. Brzmi prozaicznie, może brzmieć wręcz śmiesznie, ale moi drodzy, dzisiaj tutaj spełniamy marzenia tych 15 tysięcy osób, tych też, którzy będą zasiadali na ławce rezerwowych, tych, którzy będą biegali, tych, którzy są przed radioodbiornikami, tych, którzy nie mogą tutaj być osobiście. Wyobrażam sobie, że spełniamy marzenia dzisiaj wielu, wielu, wielu tysięcy osób. Dobrze, że szuka również swojej pozycji do strzału, szuka driblingu, znaczy, że czuje się dzisiaj dobrze. Taka, czy próba zagrania do lewej strony, do Korala, to się udało, Koral dośrodkowuje, jest strzykałka, jest bramka, to Frączak kapitalnie to skończył, to jest to, na co czekaliśmy, to jest ten moment, na który czekaliśmy, kapitalne uderzenie, jest bramka. Jest spalony, coś niesamowitego, już zdążyliśmy się ucieszyć. Ale czekamy na VAR, czekamy na VAR, bo tutaj sędzia sprawdzał będzie, czy podanie do Korala, które wykonywał bodajże Kryło Petrow takać, w głębi pola. Takać. Przed dośrodkowaniem jeszcze tutaj prawdopodobnie Roberto mógł być na minimalnym spalonym, ale Paweł Raczkowski jeszcze czeka, jeszcze Rafał nie miał szans się do niej zebrać i Paweł Raczkowski pokazuje, że jednak jest bramka! Jednak jest bramka! Nie było spalonego, proszę Państwa! Mamy to 1-0 dla Korony Kielce! 1-0 prowadzi Korona w 19 minucie! Zawodnik będący na pozycji spalonej musi dotknąć piłki, aby ten spalony został odgwizdany. Czasami zawodnicy biegną za piłką kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, potem z pretensjami do sędziego, że po co mieli tracić siły, skoro doskonale wiedzieliśmy, że ten spalony jest, ale to takie są przepisy, których trzeba przestrzegać. Podniosłem na chwilę słuchawki, polecam Ci to samo, niesamowity kocioł na Suzuki Arenie w tym momencie, bo praktycznie wszystkie trybuny śpiewają. No, kiedy uniosłem te słuchawki, to przez chwilę nie słyszałem, co mówisz, mimo że siedzimy od siebie 20 centymetrów. Naprawdę, to ta atmosfera, którą dzisiaj tutaj robią kibice Korony Kielce, jest godna tego meczu, ale nie tylko, to jest godna atmosfera ekstraklasy. Powinniśmy tam wrócić i ten mecz powinien to przypieczętować dzisiaj. Oczywiście, no ciarki przechodzą nie tylko ręce, nie tylko plecy, ale całe ciało. Naprawdę długo, długo Kielce czekały na taki mecz. Na... Oj, błąd Szpakowskiego! Na szczęście chyba tam faul odpisany. Nie, bramka! Ja nie, ręka sędziego pokazuje chyba rzut wolny. Czy odsuwa zawodników? Wydawało mi się, że gwizd, tak, że użył gwizdka. Się, że użył gwizdka. Na pewno będzie... Czy może być VAR w tej sytuacji? Bo to też jest pytanie, czy przy rzucie wolnym może być VAR? Na pewno przy straconej bramce, bo tutaj straciliśmy bramkę, więc... Marcin Szpakowski przyjął piłkę, podobnie jak parę minut temu Adam Frączak, przyszedł do własnej bramki, zabrał się z nią, ona mu odskoczyła i niekryty Lebedyński, ponieważ oderwał się od jednego z naszych środkowych obrońców, dosłownie na 12, 13 metrze w polu karnym, obrócił się z piłką do prawej nogi, poprawił jeszcze, położył naszych obrońców na murawie i oddał strzał pod interweniującym Konradem Forencem. Ze zawodnicy Chrobrego ustawili się już na swojej połowie. Tak, jest bramka. I sędzia Paweł Raczkowski w tym momencie pokazuje 1-1. Ale wydaje mi się, że też niepotrzebnie za długo tą piłkę jednak trzymał przy nodze. Trzeba było jednak jej się pozbyć w takiej sytuacji. Na 15, 14 meczu we własnym polu karnym przy takim pressingu unikałbym takich momentów. Za dużo tam było po prostu zawodników, za gęsto było, to prosiło się po prostu o popełnienie błędu. Masz rację, tylko że... Znowu to samo, na Szpakowskim strata. Niedobrze. Uwaga, co zrobi teraz? Chrobry prowadzi 2-1, no niesamowite. Kurczę, chciałem powiedzieć, że Marcin Szpakowski, no to był tylko błąd, że wcale to nie była dobra akcja Chrobrego, że to nie pokazuje, że nasz zespół źle wygląda w tym fragmencie spotkania, tak?
Poza tym, gdy Paweł Raczkowski przy chwilą przy bramce na 1-1 pokazał na środek boiska, spojrzałem na twarze chłopaków, widziałem pewność siebie, widziałem spokój. Tak jak teraz, Adam, Sikawka pocieszają Szpaka, nic się nie stało. Wręcz, jak i to teraz, mówią, i teraz jak strzelać to tylko w Sylwestra. I Adam Frączak właśnie dzisiaj może odpalić te petardy. I pierwszą zrobił z głowy, teraz to czy jest, poprawi nogą. To jest ta sytuacja, w której zaczyna się taki mind game, bo Leszczyński na pewno oglądał poprzedni mecz i wie, że strzelał Frączak na lewo. I teraz, czy on wie, czy będzie chciał zmienić stronę, czy Frączak będzie chciał zmienić stronę, czy będzie strzelał w tym samym kierunku, bo wie, że jeżeli trafi dostatecznie mocno tą piłkę, to nie ma szans, żeby jej złapać. O Boże, jakbym tego nie komentował, przysięgam Państwu, żebym nie patrzył teraz na to, co się dzieje tam w jedenastce, bo nie jestem w stanie tego wytrzymać. To musi wpaść do siatki. Adam, Adaś, proszę Cię, traf z 11 metra, tylko tego chcemy, tu wszystkie te serca chcą, żebyś trafił do siatki. I jeszcze tam ustawia Paweł Raczkowski piłkarzy jednej, drugiej drużyny, żeby nie wbiegali zbyt szybko w pole karne. Adam Frączak przed Rafałem Leszczyńskim, a za nim wszystkie nasze marzenia, wszystkie nasze pragnienia o powrocie do Ekstraklasy. Adam Frączak! Jest! Jest gol! Jest bramka! Boże, dzięki Ci, Adam! Dzięki, że wytrzymałeś. Ja bym tego nie wytrzymał. Jesteś kot! Długa piłka, ale wygrywają tą główkę zawodnicy Chrobrego. Jeszcze trzeba o tą piłkę powalczyć. Nie możemy z tego zrobić kontrataku na pewno. Faulowany jeden z zawodników Chrobrego. 30 sekund, faulowany Lebedyński. 2-2, a więc kurczę, no co by się nie działo. Jak Korona Kielce gra z Chrobrym, to musi być remis bramkowy. No nie ma innej siły. No i chyba historia taka będzie, bo tak liczony jest wynik w regulaminowym czasie jako remis, tak? Czyli po raz kolejny jakby w tych 90 minutach nie będzie wyłoniony zwycięzca pomiędzy tymi dwoma zespołami. Ale dzisiaj nie może się skończyć za tym podziałem punktów, żadnym remisem, nie może się skończyć także dwóch rannych pozostanie na placu boju. Ktoś będzie musiał wyjść zwycięsko z tej bitwy, z tej wojny, z tej batalii o Ekstraklasę. Koniec meczu. 2-2, drodzy Państwo, w tym meczu finałowym, jeżeli chodzi o baraże. Bez rozstrzygnięcia na razie, ale to jest dosłownie kilka minut i zaraz będziemy tutaj grali dodatkowy czas. Dodatkowe 30 minut. Korona Kielce przygotowana na to. Już fizjoterapeuci wyciągają tutaj maty, wyciągają karimaty, na których będą mogli sobie usiąść piłkarze, ażeby mięśnie trochę odpoczęły, ale żeby też nie stracić ciepła siedząc na murawie. Chrobry tego nie ma. Chrobry nie jest przygotowany na taką ewentualność. Widać, że trener Leszek Ojrzyński z niejednego piłkarskiego pieca już jadł chleb. Już nie jeden finał grał. Ile sędzia doliczy, to jest ciekawe też. Na pewno doliczy, tylko ile? No leżał Konrad Forenz, były też jakieś tam stykowe sytuacje. Myślę, że... Z 4? Nie, myślę, że 2, maksimum 3 minuty. Sędzia chyba też... Łukowski, ale czy Łukowski wychodzi? Czy Łukowski, będzie dobra okazja, co zrobi Łuko przed bramkę? Kieł, Jacek! 118 minuta! Urwał się Łukowski! Tak jest! Brawo Łuko! Brawo Kiełbik! Brawo panowie! Brawo! Dziękuję wam! Coś cudownego! Co my tu przeżyliśmy? Jezus Maria! 3-2 Korona! W ostatniej minucie dogrywki! Tego się nie dało inaczej napisać! Tego się inaczej nie dało wymyśleć! Tego nikt by nie napisał! Jakbyśmy posadzili wszystkich najlepszych scenarzystów Hollywood! Nikt by tego nie napisał! Tutaj jeszcze jakaś kontuzja Petrowa, zdaje się! 3-2 Korona! Hiperwentylacja Krzysztofa, ja już widzę plamy przed oczami. Coś niesamowitego, co tu się wydarzyło. Jacek Kiełb zdjął koszulkę po tej kontuzji, wrócił. Proszę Państwa, naprawdę tak naładowany mięśniami, tak wyżyłowany. Niesamowita historia, drodzy Państwo. Długie zagranie. Jakub Łukowski wyścigał się. Słuchajcie, kto strzelił bramkę, słuchajcie. Strzelcy bramki. Bramki z numerem 10. Jacek!
jeszcze głośniej. Czuję się zaszczycony i dumny z tego, że mogłem dla Państwa wraz z Mateuszem relacjonować tak niesamowity moment w historii tego klubu. W historii klubu, który już za rok będzie obchodził 50. urodziny. Będzie je obchodził w Ekstraklasie. Będzie je obchodził w Ekstraklasie i drodzy Państwo, tu i teraz mówię, chociaż spokojnie mamy kroczyć cel, spokojnie na pewno przez prezesa Łukasza Jabłońskiego być nakreślony, ale dlaczego by nie? Dlaczego by na 50-lecie Korony Kielce nie wznieść Pucharu Mistrza Polski tutaj na tym stadionie? Życzę tego sobie i Wam. Mierz wysoko, a będzie Ci dane. Dokładnie. Ja też tego nie ryzykuje, nie pije szampana, mówił Maciek Korzym. Dokładnie. My dzisiaj będziemy pili szampana, mam nadzieję, że Wy również. Dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami. To było niesamowite widowisko i mamy nadzieję, że przedstawiliśmy je Wam w taki sposób, w jaki je widzieliśmy. Historyczny moment wydarzył się tu, wydarzył się również w Waszych domach, w Waszych uszach. Dzięki Radiu M Kielce, a my byliśmy skromnymi robotnikami tego wydarzenia. Krzysztof Kiercz. Dziękuję bardzo i dobrej, nieprzespanej, białej, żółto-czerwonej nocy Wam życzę. Mateusz Żelazny, również życzę Wam nieprzespanej nocy albo nawet i 10 nocy. Świętujcie ile chcecie, bo jest co świętować. Dziękujemy, do usłyszenia w Ekstraklasie. Ale się stało, jeszcze raz prawdziwe się opuszczenie do ramy, dlatego nie będziemy mogli rozpocząć celebracji. Wróćcie wszyscy na sektorze.